Cześć, witajcie na kanale Horizon TV. W dzisiejszym odcinku pozostajemy stacją Hailuka, a dokładnie stacją DSKV613. Co będziemy robić? Będziemy dodać pastylkę w programie IFAM 4200. Zapraszam do konfiguracji. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, tak jak wspomniałem na początku, pokażę wam, jak zaprogramować przez IFAMS-a pastylkę. Tak naprawdę wy możecie mieć pastylkę, kartę mayferową. Jest to totalnie obojętne. Ważne jest to, abyście pamiętali, że ta karta, która znajduje się z stacją zewnętrzną, to nie jest karta do otwierania, tylko programator. Oczywiście tym programatorem możecie zaprogramować każde karty lub pastylki, ale ja wam pokażę coś innego, bardziej zaawansowanego. Może tego nie robiliście, jeżeli robiliście, to tylko będzie to utrwalenie wiedzy. Ważne jest to, aby dostosować pastylkę lub kartę do czytnika, który jest wbudowany w urządzeniu. W przypadku Dorfonów oraz innych stacji niemodułowych jest to Mayferowa 1356, to jest oczywiście traktowanie karty. W przypadku domofonu, a dokładnie stacji zewnętrznej DS8003, jest to stacja modułowa, więc tak naprawdę mamy dwa moduły, modułową Mayferową i oczywiście moduł z traktowaniem 125 kHz. I wtedy możemy tak naprawdę dostosować inną kartę. No tu w przypadku tej stacji mamy 1356, Mayferówkę, no i przejdźmy do konfiguracji. Słuchajcie, z poprzedniego filmu już stację mam dodaną, więc tak naprawdę jej dodawać nie muszę. Żeby dodać pastylkę, przechodzimy do osoby, tworzymy użytkownika. Nazwa niech będzie Filip. Dodamy sobie kartę. Wybieramy sobie ustawienia. Czytnik. Stacja oczywiście zewnętrzna. Potwierdzamy. Odczyt. Jak widzimy, pokazał się numer identyfikatora Bereloka. Klikamy dodaj. Zjeżdżamy sobie na sam dół. Informacje o rezydencie. Wybieramy sobie stację. Numer lokalu. Ogólnie to są ustawienia dla monitora, ale ja zawsze wprowadzam, żeby to już po prostu było zrobione. OK. Użytkownika mamy, kartę mamy dodaną. Kolejna bardzo ważna rzecz. Jeżeli by była sytuacja, że na obiekcie mamy więcej niż jedną stację, która obsługuje czytnik Mayferowy, to po lewej stronie mamy organizację. Ich możemy tworzyć ile chcemy. Do czego to służy? Możemy sobie do danej organizacji, tak jak ja tu mam osobę dodaną, mogę dać, nie wiem, na przykład Hurton. I na przykład wiem, że ta stacja, którą teraz programuję, jest na przykład do wejścia hurtonowego, czyli do sali, gdzie nagrywamy. Jeżeli będą kolejne inne stacje, możemy sobie tak naprawdę w lewym górnym rogu dać dodaj i tworzymy kolejną organizację, czyli kolejny jakby folder z kolejnymi stacjami. I możemy dodawać ile chcemy tych stacji tak naprawdę. Ale to już jest tematyka i wiedza na przyszłość. Wracając do tematu z tworzeniem grupy, czyli wchodzimy sobie do kontroli dostępu, wchodzimy sobie w autoryzację grupa dostępu, to sobie tylko skasuję poprzedniego nagrania, no i klikamy dodaj. Tworzymy sobie nazwę tej grupy, niech będzie na przykład TV Hurton, czyli to zakładka, gdzie mamy dodaną w osobach, gdzie dodawaliśmy zakładkę z naszą stacją. Po lewej stronie nam się tworzy, po prawej stronie nam się, przepraszam, tworzy użytkownik Filip. Czyli tu się nam pojawią wszystkie osoby, które będą miały na przykład przypisane pastylki, karty lub miały kody, cokolwiek. I zjeżdżamy sobie na dół, wybieramy stację zewnętrzną. I oczywiście tu po prawej stronie nam się pojawiają przekaźniki. Z tego tytułu, że Dorfony, w tym przypadku stacja DSKV613, ma wbudowany jeden przekaźnik, to Filip, czyli osoba, która była dodana jako osoba, Bereloka będzie mogła operować tylko i wyłącznie przekaźnikiem numer 1. Numer przekaźnik 1 to tak naprawdę można podłączyć bramę, nie wiem, furtkę, cokolwiek. Oczywiście mamy w asortymencie stacje, które obsługują dwa przekaźniki. I do czego zmierzam? Możemy sobie daną osobę wybrać i na przykład Filip będzie, w przypadku stacji, która by miała dwa przekaźniki, możemy zrobić tak, że Filip będzie miał dostęp tylko i wyłącznie do bramy.
a nie do furtki. Wtedy krzyżykiem kasujemy mu dostęp do przekaźnika numer 1, no i ta osoba już nie będzie mogła, że tak powiem, operować brokiem przy przekaźniku numer 1. No kiedy, no mówię, socja ma jeden przekaźnik, więc mogę tylko zaprogramować to do jednego przekaźnika. Klikamy zapamiętaj. Ważna rzecz, jeżeli już mamy stworzoną tą całą grupę dostępu, trzeba sobie tą grupę zaznaczyć, jest opcja zastosuj wszystko do urządzenia. No i oczywiście potwierdzamy. Wiadomo, aplikowanie danych, przenoszenie tych metadanych do urządzenia tu będzie trwało szybko, ponieważ jest jeden użytkownik, ale w przypadku bardziej rozbudowanego systemu te metadane mogą być dosyć dłużej przenoszone względem danych, które będziemy przenosić do urządzenia. Dodam jedną taką ważną kwestię, że jeżeli okazałoby się na przykład, że nie wiem, w firmie przybędzie więcej pracowników i będziemy chcieli tych pracowników dopisać im te pastylki lub kody, to na końcu w edycji grupy dostępu nie trzeba na nowo klikać i dawać informacji zastosuj wszystkie ustawienia do urządzenia, tylko dajemy informację zastosuj zmianę do urządzenia, czyli będziemy aplikować tylko i wyłącznie te rzeczy, które zostały zmienione po pierwszej konfiguracji, czyli nie będzie nam ładowało wszystkich metadanych i nie będzie to trwało naście czasu, tylko będzie trwało to jakąś chwilkę, tak? No mówię, wszystko jest zależne od tego, co i ile przenosimy do urządzenia. No i od tego oczywiście jest ten czas, kiedy te dane się przenoszą. No i co? Kończąc już cały ten wywód, mamy to wszystko dodane, pastylka w rękę. No i jak widzicie, pastylka działa, pokażę Wam to jeszcze raz. Tu mamy czytnik, Brelok. Stacja informuje nas o tym, że drzwi są otwarte, słychać jak przekaźnik cyka, więc jak najbardziej konfiguracja jest dosyć prosta. Mam nadzieję, że ten materiał dosyć krótki Wam się podobał. Pamiętajcie, aby zaobserwować kanał Hurton TV, kliknijcie w dzwoneczek, aby być na bieżąco w kolejnych materiałach. No i do zobaczenia.